Nie będę was okłamywać, nigdy nie byłem wielkim fanem czytania książek i nie widzę w tym nic złego, już wam tłumaczę dlaczego. W dzisiejszych czasach mamy tak przeogromny przepływ informacji, że ciężko ze wszystkim nadążyć, a co dopiero znaleźć czas, by co tydzień sięgać po kolejną pozycję do biblioteki. Uważam jednak, że jeśli coś prezentuje naprawdę bardzo dużą wartość, to po prostu trzeba to znać. Koniec. Kropka. I dziś właśnie zaprezentuję wam taką pozycję, no bo hej, to jest kanał o koszykówce, a to jest... książka o koszykówce. A w zasadzie księga. Bo jest wielka. Bill Simmons, jeden z najpopularniejszych, najważniejszych i najbardziej charyzmatycznych dziennikarzy koszykarskich na świecie, wydał niemalże dekadę temu Book of Basketball. Luźne kompendium wiedzy o NBA, które porusza takie odwieczne tematy, tak jak kto był lepszy, a kto gorszy, dlaczego jedne drużyny wygrywają, a inne nie, oraz podrzuca tonę interesujących statystyk potwierdzających tok rozumowania autora. Można w tej książce przeczytać tonę oczywistości, ale także kilka odważnych tez i to jest w niej właśnie najbardziej interesujące. W moim odczuciu to jest jedna z trzech najważniejszych książek koszykarskich, które pojawiły się na rynku. Także nawet jeśli nie macie czasu na czytanie książek, to go znajdźcie, bo ta pozycja jest naprawdę gruba. Link do zakupu książki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem, ale teraz chciałbym wam pokazać unboxing, ponieważ wydawnictwo SQN wydało tę pozycję w edycji kolekcjonerskiej. I tak, jeśli chcesz sobie sprawić prezent na gwiazdkę, albo szukasz czegoś, żeby kupić na gwiazdkę znajomemu koszykarzowi, no to... to jest mój typ. Nawet jest od razu ładnie zapakowane. Box jest wykonany z twardego kartonu i na jego okładce wita nas tekst, który wszedł w krew fanów NBA jakieś ćwierć wieku temu. Hej, hej, tu NBA. Kto tego nie zna? Z tyłu zobaczycie jeden z najpopularniejszych i najbardziej motywujących cytatów Michaela Jordana w karierze. Jeśli jakimś cudem go nie znacie, w sensie cytatu, to warto go wykuć na blachę i przypominać sobie za każdym razem, gdy coś wam w życiu nie wyjdzie. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Powiedzmy to sobie wprost. Nie spodziewałem się fajerwerków, ale i tak ten pierwszy rzut oka na zawartość sprawił, że się uśmiechnąłem. I pomyślałem, że kurde, to jest zabawka przygotowana tak jakby specjalnie dla mnie. Wielka księga koszykówki oczywiście zajmuje najwięcej miejsca, no bo jest, no wiecie, wielka. Ale oprócz niej jest tutaj ściereczka do wycierania okularów albo ekranów smartfona. Mi się przyda na pewno, zawsze wszystkie ściereczki gubiłem, ale taką to będzie mi trochę żal zgubić, więc jej nie zgubię. Drugim giftem jest piłeczka do kosza. Taka giętka, antystresowa jakby. I uwaga, uwaga, to w zasadzie taka sama piłeczka, jaką używam podczas streamów, podczas rzutów na minibasket. To jest chyba nawet ten sam producent. Czyli mam już 4 takie. Dzięki! Kolejny gift to rubber band, opaska na nadgarstek z koszykarskim akcentem oraz napisem Book of Basketball. Czajcie, bo to jest wydanie Book of Basketball, a jak przeczytacie tę książkę, założycie opaskę, to będziecie bogami basketu. Rozumiecie? No i na zakończenie otrzymujemy talię kart do gry. I ta gra to taki jakby quiz wiedzy o NBA, co może byłoby tylko trochę interesujące, gdyby nie to, że zasady gry wciągają do niej także wcześniej wymienioną opaskę oraz piłeczkę. I tak, jeśli robicie sobie koszykarskie imprezki z kumplami, to bardzo możliwe, że będziecie się przy tej grze naprawdę bardzo dobrze bawić. Tylko wpierw przeczytajcie książkę, bo może wyjść na to, że macie raczej średniawą wiedzę o koszykówce. Chyba trzeba będzie nagrać jakiś materiał, albo może jakiś wspólny stream, na którym gramy w tę grę z Bartoszem. Sam box wewnątrz ma jeszcze wydrukowany iście szakilski cytat Shaquilla O'Neala i to w zasadzie tyle. Tylko tyle i aż tyle. Wydanie takiej kolekcjonerki to na pewno ciekawy temat dla wszystkich, którzy interesują się koszykówką albo chcieliby zacząć interesować się koszykówką. Ja bym taki prezent komuś kupił na święta, ale w sumie lepiej może po prostu rozdać. Na przykład w konkursie? No bo tak, oczywiście, że będzie konkurs, co wyście sobie myśleli. Patrzcie, jak fajnie wygląda ten box na półce. Może u was też to będzie wyglądać podobnie. Więcej informacji wkrótce. Pozdrowienia dla patronów specjalnych Radosława, Cezarego, Mateusza, Tomasza oraz drugiego Mateusza.
Za niedługo wracam do bardziej regularnych publikacji. Pamiętajcie, że cierpliwi będą nagrodzeni, czy jakoś tak.